kończąc to jeszcze. Jezus, jak mówię, Bóg, który schodzi na ziemię, tak? To jest Bóg i człowiek. I rzuca płaszcz z zewnątrz siebie, tak? Wewnątrz jest cały z Bogiem, ale na zewnątrz rzuca. Ogłaca się samego siebie, ze wszystkiego, co Bóg ma, posiada w ogóle, na zewnątrz mówi. I przydziewa ziemskiego człowieka, rozumiesz? Tego, kim ludzie są na świecie wszyscy, ale wewnątrz. Ale on przyjmuje postać człowieka na zewnątrz, rozumiesz? Człowieka ziemskiego. I tak obcuje z ludźmi, tak obcuje z uczniami. I Boża chwała się objawia, wszystko się objawia. Nieraz się są takie rzeczy, że mówi, ja jestem, tak? Gdzie się objawia w ogóle jako Bóg, jako ten wewnętrzny też Bóg. Wtedy co się dzieje? Wtedy ja jestem, bo padają wszyscy. Ale Jezus teraz jest uniżony, tak? Przyjął postać człowieka i sługi. I przeoblekł tego ziemskiego człowieka na siebie. I widzisz, co się dzieje po zmartwychwstaniu. Jezus już nie ma tego ziemskiego człowieka. Tylko ma przywróconego siebie prawdziwego. Boga. Zmartwychwstałego Boga. I wewnątrz i zewnątrz, rozumiesz? Niebieskiego człowieka. Niebieskiego człowieka i Boga, tak? I tego go nie poznają. I zobacz, jaka to jest wymiana. I teraz my mamy robić to, że mamy zewlekać siebie. Ja, rozumiesz? A, bo mnie boli, a, bo mi źle, a, ale nudno, o, nic się nie dzieje. Wszystko jest z ja w ogóle, z egoizmu. Mamy to rzucać, znienawidzieć, przyjąć postać sługi, tak? Brać swój krzyż i za Jezusem uczestniczyć w jego cierpieniach i chwale. I żeby zmartwychwstały Bóg coraz bardziej w nas żył, zmartwychwstały Chrystus w nas, rozumiesz? Zmartwychwstały Chrystus w nas. I to przyniesie życie. To przynosi odnowienie, to przynosi odświeżenie. To, co zmartwychwstałe, przynosi odświeżenie, bo to jest nowe. Uczeń Chrystusa to ten, który bada i chodzi w nowym. Ma serce jak dziecko i widzi nowe, rozumiesz? I szukaj, dlatego szukaj Pana całym sercem, ty i ja. Mówię, że własne ja ma siłę zmiażdżyć twoje życie. Własne ja prowadzi zamieszanie, ale co mówi słowo? Większy jest w nas ten prawdziwy, tak? Bóg. Jednorodzonego Syna, który ma. On jest większy w nas. Jego Duch jest większy w nas. Królestwo w nas jest większe o wiele, nieskończenie wiele, niż to, co na zewnątrz. Niż nie tylko to, co diabeł, ale to, co zewnętrzne ja, tak? To, co ego, rozumiesz? I po to też mam umysł Boga, jak mówię. Żebyśmy rozróżniali, co jest Bożą wolą, tak? Co jest wewnątrz, a nie na zewnątrz. Zobacz, Stare Przymierze. Stare przymierze to była służba zewnętrzna, służba stare przymierze cielesne, zewnętrzne. Rozumiesz? A mamy służbę ducha, służbę wieczności. Rozumiesz? O wiele większą, o wiele większą, o wiele większa, tak? O wiele większa, ale tu chwała się może Boga objawiać. O wiele większa. Miejsce bardzo poważne, w którym Bóg nas postawił. Miejsce odpowiedzialności o wiele ważniejsze niż Mojżesz i Dawid i inni. Tak? Bo Jezus tak powiedział, że Jan Chrzciciel był najmniejszy, a najmniejszy w królestwie jest większy niż Jan Chrzciciel. Dlaczego? Bo jest służba ducha, służba wieczności, a Chrzciciel był narodzony z ciała, z niewiasty, a my nie jesteśmy narodzeni już z ciała, tak? Ale z ducha i w miejscu najświętszym, nie w przedsionkach, ale w miejscu przed samym Bogiem, jedno oko w oko z duchu, w duchu z Bogiem, rozumiesz? Tym, który stworzył roślinki, niebo i wszystko. I On to włożył wszystko w Ciebie, rozumiesz? I On chce, żebyś teraz się odnalazł. Tam, bo tam jest twoje życie, rozumiesz? Które ma wylać się na zewnątrz. A tak naprawdę to nie jest twoje życie, ale to jest życie Chrystusa. A ty masz życie w Chrystusie tam. I to się wylewa, i to się wylewa. Rozumiesz? Wewnętrzne życie, wewnątrz arki. Wszystko inne jest na zewnątrz. Służba Starego Przymierza była na zewnątrz, rozumiesz? Ludzie wszyscy patrzą to, co na zewnątrz. Ale my nie patrzymy na to, co zewnątrz, na to, co widzialne. Ale pielgrzymujemy w wierze i oglądamy niewidzialne tu właśnie wewnątrz. Przeobleczeni w nowego człowieka, z wiarą, rozumiesz? Jak porzuca się starego człowieka, którego gubią złoni szerzące? Jezus mówi, miejcie w nienawiści nad te samego siebie. Co miejcie w nienawiści? Tego prawdziwego, który odkupiłem? Którego stworzyłem w zamyśle przed zrodzeniem świata? Nie, nie tego. Tego w nienawiści, to własne ja, rozumiesz? Które jest przeszkodą, miłość własna, jak mówiłem, która jest przeszkodą dla mnie i dla ciebie. Bo nie poszło po twoje myśli, bo szukałeś tam własnych celów, własnego szczęścia, bo pogubiłeś się. To stamtąd wynikają problemy, rozumiecie, które dotykają człowieka. A najgorsze jeszcze, jak my się z tym utożsamiamy. Nie mamy jeszcze, nie używamy umysłu Boga. I to do nas wjeżdża i w ogóle i jedzie z nami w ogóle, jedzie z nami. Tracimy czas, a
A ten czas mam przeznaczyć po co? Po to, by być z Bogiem, by być dla Boga. Tak? Obudziłeś się dzisiaj dla Boga, dla Niego, a nie dlatego, żebyś patrzył z perspektywy to, co masz znienawidzić z własnego ja, tak? Niech Jezus będzie uwielbiony w Tobie i we mnie. Niech On będzie uwielbiony, zaufaj Mu. To jest potężny Bóg, potężna, przemożna Jego siła, która skutecznie we mnie i w Tobie działa. Amen.